Szczęść Boże, Julita Pszyczka. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad środkową i południową Europą wyż, który z upływem czasu przesunie się nad południowo-wschodnią część kontynentu. Na pozostałym obszarze niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody w Polsce kształtuje wspomniany układ wysokiego ciśnienia, a nad obszar kraju napływa cieplejsze powietrze. W Europie dziś sporo pogodnego nieba, najwięcej słońca nad Morzem Czarnym i na Bałkanach. Przelotne opady spodziewane są w zachodniej Rosji, tam też najchłodniej, około 6 stopni. Znacznie cieplej na pozostałym obszarze, od 12 stopni w Atenach do 19 w Paryżu, Wiedniu i Madrycie. I przechodzimy do kolejnej mapy. W Polsce zapowiada się dziś wiosennie i pogodnie, w całym kraju nie przewiduje się opadów. Na niebie sporo słońca, przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr słaby do umiarkowanego z południowego zachodu i zachodu. W najcieplejszym okresie dnia temperatura od 14-16 stopni na północy i wschodzie, około 17 w centrum do 18 na zachodzie. Niewielki spadek ciśnienia, a w południe na barometrach w Warszawie 1025 hektopaskali. A jaka pogoda czeka nas w poszczególnych regionach kraju? Zobaczmy. Zapraszam.